Cześć. Właśnie siedzę tutaj mądra... Właśnie siedzę tutaj mądra zwierzątka. Jest to skorupiak i wszyscy to znaczy, jest to krewetka. Tu jest, widzicie? Tutaj se łazi. Jest to krewetka, ma taki kolor jak piasek, bo to jest krewetka piaskowa, która żyje na piasku. Jeszcze mam później pokazał rybę, która też ma taki kolor jak piasek, bo żyje to na piasku. Tam jest i widzicie, prawie w ogóle niewidoczna. Jedynie jak jest na czymś innym. Poczekaj, tylko trochę oddaję wody, żebym ja i doleję. O tu, widzicie jak płynie? Tu. I teraz ją widać jak jest tu. O, na tym białym. Hop, widzicie? Na tym białym ją widać, ale na piasku w ogóle. Tutaj w tym morzu czarnym jest jeszcze, ostatnio widziałem niebieską krewetkę. Tu się na nią popatrzcie, tu mam podwodne wideo. No, a ta krewetka jest jej piaskowa i ona się często zakopuje w piasku. I także ją trudno znaleźć, jak trzeba odkopać piasek i wtedy się znajdzie. I ona ma takie, teraz nie widać, ona ma takie specyficzne ruchy. I ona tak normalnie się pływa, a później niekiedy dup i skoczy. I dlatego jest bardzo ciężko, kiedyś ją chciałem chycić, to jak już ją miałem, dup! I 2 metry dalej skoczyła. Nie wiem co to jest, jakaś torpeda. Normalnie by strzeli z niej, czy nie wiem co. Że ona tak skacze normalnie przez to, ale piękna. Teraz ją tutaj wypuszczę, bo żeby się nie męczyła. Teraz popatrzcie się, jak jeszcze będę ją wypuszczać. Widzicie? Chodź. O, trochę zostało mi tu, stary. Zaraz ja nie zawaduję. Hop, i teraz wypuszczam. Hop, widzicie, tu i skoczyła. Widzieliście? I już jest pod wodą. Pięknie. Tak, jeszcze wam pokażę inne stworzenie morskie i to najważniejsze, na które czekacie. Właśnie się. To nie jest ta zwierzątko, które wam mówiłem. To takie, które znacie, ale przez co go tutaj chyciłem. Chyciłem sobie tutaj rybkę z moim sitkiem do wiaderka, widzicie? Taką rybkę. Ta ryba przez lata przystosowywała się do życia na piasku i ma specjalny kolor tak jak piasek i chodzi tylko po piasku. Tu gdzie ją widzicie, tu na pewno teraz koło nas między naszymi nogami, bo one lubią jak się coś dzieje, pełno nich biega, a tutaj nie widzę. Widzicie, chodźcie świadczyć. Czyli ta rybka sobie pływa. Piękna rybeczka, musimy ale dolewać wodę i opuszczać, żeby miała bez przerwy dobrą wodę. Piękna ryba i one bardzo lubią się coś dzieje. Jak wykopiesz dziurę pod wodą czy coś, od razu płynie i się patrzy co dzieje. Ja właśnie miałem tam sitko, tam jest na plaży jak widać. I zrobiłem pułapkę, gdzie sitko zakopałem pod piasek, ale patyczek był widać. I zrobiłem tam ruch, tak jakby wulkan. Jakby. I ta rybka podpłynęła, bo chciała sprawdzić co się dzieje, a wtedy sitko podniosłem. I ją chyciłem i tutaj dałem do kubeczka. Piękna rybeczka, widzicie? Zapływa. Totalnie jak piasek wygląda. Dobra, nie chcę ją już męczyć. Tutaj wypuszczę na piasek, bo chcę tutaj ją żyje. Także tu się na nie popatrzę. Patrzcie się. Dup, i spadła. Koniec. Piękne wypuszczenie rybeczki. Było. I teraz wam pokażę to ciekawe zwierzę, na które bardzo czekacie. Jestem na tej plaży, o której wam mówiłem, widzicie? Tam jest ta kolejna plaża. A mówiłem, że to jest jakieś fascynujące zwierzątko, które wszyscy znacie, morskie zwierzątko, bo ma taki swój specyficzny kształt. I właśnie tutaj go mam, w tym. I teraz się nam schowało, bo chciałem mu zrobić taką naturalną przestrzeń. O, i tu jest. Widzicie, co to jest? Konik morski. Prawdziwy konik morski.
Na chwileczkę można go podnieść. Patrzcie się, jak wygląda. Piękny konik morski. Jest to sargasowy. Ale przepiękny. Są, tu są takie jeszcze żółte koniki morskie. Tutaj akurat wam schytałem takiego brązowego. Ale piękny konik morski. Tutaj z tyłu no takie, to jakby takie skrzydełko, widzicie? A koło głowy ma takie uszka, którymi też rusza i się nimi porusza. Jego ogonek został tak przystosowany, że się umie chycić różnych rzeczy i na nich być. Piękny, piękny, przepiękny konik morski, widzicie? Na chwileczkę go z wody mogę wyciągnąć, ale tak na chwilę. One tutaj żyją. Normalnie wyobrażacie sobie, że konik morski musi żyć między rafą koralową i tak dalej. Jak wam mówiłem, że nie będziecie wiedzieć, że on tutaj jest. Ale tutaj, między skałami i tak dalej, w Morzu Czarnym, które w zimie może mieć 5 stopni tylko, właśnie tutaj żyje ten konik morski. I tu jest z nich pełno. W jeden dzień znalazłem tutaj 30 koników morskich aż. A teraz mam tutaj tego pięknego konika morskiego. Ale jest to zagrożone. Właśnie się teraz tam schował. I niekiedy sprzedają koniki morskie. Także, tak na pamiątkę, zabili koniki morskie, żeby się to mieli i nie kupujcie tam. Pięknie, że wam tutaj go pokażę i zaniosę go wam, o tu jest. Czekajcie. Widzicie? Jego system obrodny jest, że jak go dotkniesz, zaczyna tak tyrkotać i później wypluwać wodę. No ale piękny konik morski, widzicie, przepiękny. Tutaj go dam, żeby oddychał, o dobra. Piękny konik morski. Dobra, już go nie chcę męczyć, bo już męczenia miał strasznie dużo. Teraz go wypuszczę, a to jest chyba stary konik morski, teraz wam chyciłem. Bo jest, jak widzicie, trochę porośnięty glonami jakimiś. Może to nie widzicie, ale jest porośnięty. Ale przepiękne, tutaj to żyje w morzu. Nie się przy okazji tutaj w tym morzu żyje pełno rybek, krabów, ogromne w sumie kraby i wszystko. Ale widzicie, przepiękny konik morski. Trochę tam doleję wody. Piękny. Tak, dzisiaj jest udany dzień i idę go wypuścić tam dalej, bo w sumie jego chyciłem tam dalej. I wypuszczę go tam, gdzie jest mu najlepiej. No to super. Idę go wypuścić. Cześć! Cześć! Dzisiaj jest. Teraz widzicie, woda w morzu jest zmulona. Jakby kupowałem sobie dziurę, zrobiłem takie jacuzzi i teraz się zasypałam całe piaskiem, jak widzicie. Ja tylko mi trochę głowę tutaj jest zasypany. I taką fajną zabawę sobie zrobiłem, bo już za 2 dni odlatuję do Polski. I teraz będę za chwilę się musieć odkopać, ale to mi chyba nie wyjdzie, bo jak czuję, tak to jest. Tak to mi nie wyjdzie na pewno, a jeszcze coś po mojej nodze chodzi. Będę miał jakaś dziurę, gdzie się tam jakaś po prostu. I to jest źle, ale fajna zabawa. Jak będę później wychodzić z mamą, to się to tutaj dołączę ten film. A jak nie wejdę nigdy, to niestety. Wspominajcie na mnie dobrze. Cześć! Cześć! No to zobaczycie. Uda mi się z tego wyjść, czy nie? Tu się specjalnie tata mi nalał wodę, żeby to było się otwarcie. Ciekawe, czy mi się uda wejść. Dobra, wychodzimy na mnie. O, jak nie wyjdziemy do świata. Adrianku, noc żywych trupów.
ręce na nodze, bo jest to tak strasznie boli. Pomóż mi, proszę, weź łopatka. Odkop nas, odkop! Stop. No to od, stop, zatrzymaj to mi. Tato, au, tato, proszę. Tato! Cześć. No to tata mi pomógł wyjść. Dostałem skurcze chyba w obu nogach. Teraz ledwo się mogę chodzić, to mnie też dlatego tak bolała. Ale wyszedłem z mamą. Taka ogromna dziura została po tym. Jak tata nie pomógł, to nie wiem, co by się stało. Ale przez to była zabawa fajna, aż do momentu, kiedy dostałem ten skurcz. Wspaniale, właśnie jeszcze jutro nagram jakiś filmik i odlot.